dla mnie muzyka jest życiem. Nie no. Muzyka jest na pewno, może to jest ten, muzyka jest na pewno jakąś formą języka, dlatego że i tak samo, ludzie jak najbardziej mają słuchać różnej muzyki i jest świetnie, że jest Phil, że jest Doda, ale też jest fajnie, że są inni artyści. Spotkania w salonie Trójkowe Czwartki w Trzecim Melo odbywają się już od zeszłego właściwie roku i myślę, że one będą dalej kontynuować, ponieważ jak widać jest duże zainteresowanie tym. I właśnie to duże zainteresowanie, o tym dużym zainteresowaniu trzeba mówić, bo to jest ważne. Bo planujemy zaprosić również inne osoby. Na liście jest między innymi pan Rutkowski, pan Cyrowski. Myślimy, że to się uda. Ja o czymś takim marzyłem przez dłuższy czas, a to jest pierwszy raz, mam taką wizytę z młodzieżą i to w liceum, a ja przecież 9 lat temu sam skończyłem liceum, dlatego to dla mnie było bardzo realne, bardzo się cieszę, że tu mogę być, a dzisiaj miałem wolny dzień, no i to tak blisko Krakowa, że to jest to z Kraków, dlatego jak najbardziej się cieszę, że będę miał taką możliwość spotkać się z młodzieżą tutaj dzisiaj. Szczególnie tutaj, w środowisku nowochódzkim, bardzo ważne są wszelkie inicjatywy, gdzie jednocześnie możemy zaprosić, no właśnie, twórców kabaretowych, ale też i badaczy, czy krytyków filmu, sztuki filmowej, teatru. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Lecz jakie były powody, że mimo wielkiej urody nie miała tam powodzenia i rzekła, cześć, do widzenia. To chyba nie sprawa ceny ani wątpliwej higieny. Z pewnością ktoś ją przestraszył, peta jej zgasił w kaszy albo ją zalał winem lub innym jakimś płynem. Przy remisie to jest wymiana koszulek. Impreza, która teraz się odbywa, to jest taka, aby jakoś ten zintegrować parafię, że kościół i religia to nie tylko się mieści w kościele, w samym budynku, ale także i wspólna zabawa i wspólne spędzenie czasu. To jest także też odciągnięcie ludzi od telewizora. A taką okazją właśnie jest mecz, żeby podychać świeżym powietrzem. Zaczęliśmy grać tak właśnie towarzysko z księżmi, potem jeszcze z kimś tam zapraszaliśmy, ale to zawsze było mało. Taka wyszła inicjatywa, żeby zorganizować ligę parafialną. Rozeszłaliśmy wiadomości po różnych parafiach, no i tak z roku na rok, ale dzisiaj mamy już 5 rok i 10 drużyn, które gra w lidze regularnie co roku. Idziemy te bramki szukać. Takich kobiet nie jest za dużo w Polsce. Chyba na drugiej jest bramka, pierwsza bramka. Bardzo fajny mecz, miła atmosfera. Dziewczyny widać nam odpuszczają, dlatego jest wynik jaki jest. Myślę, że przeniesie się to na dalsze lata, żeby grać z dziewczynami w piłkę nożną. Bardzo fajna atmosfera, na drużynie panuje, grają księża, starsi ludzie, więc myślę, że to jest potrzebne w każdej parafii, taka organizacja czasu. Ciężko, wiadomo, że mężczyźni motoryczni są szybsi od dziewczyn, dlatego mówię, że zawsze będą nas wyprzedzać, ale próbujemy, staramy się jakoś grać. Wczoraj miałyśmy też mecz, to troszeczkę nogi zmęczone. Nie wychodzą nam te akcje dokładnie, ale jest zabawa, jest fajnie. No tak, oczywiście, a poszła, kamery kręcą, to wszystko idzie. W takich warsztatach staram się przekazać młodzieży, żeby rozwijali swoją osobowość. Pokazuję im, w jaki sposób to należy zrobić. Trochę im gram, chcę ich zachęcić, gram im na tyle komunikatywnie, żeby im się to podobało, żeby ich to zachęcało do muzyki i uwypuklam im te rzeczy.
właśnie takie jak artykulacja, jak osobiste podejście do muzyki, jak osobowość, która powinna wyjść z muzyki. Tego się w szkole w ogóle nawet na wyższych studiach nie robi, a powinno się robić, bo to są elementy szalenie ważne w sztuce. O tym myśmy zapomnieli, o czymś takim jak rozwijanie swojej muzykalności i przekazywanie swojej muzykalności słuchaczom. Gdybyśmy chcieli z tego zrobić akord septymowy, tylko septymowy, to wystarczy, tak jak powiedziałem, zagrać prymę, septymę, to jest dźwięk B, i tercję. On już określa nam, że jest septymowy C-dur. Ideą Nowochódzkiej Jesieni Gitarowej jest umożliwienie wszystkim miłośnikom gitary wzięcia udziału w warsztatach gitarowych prowadzonych przez znakomitych artystów, takich jak pan Jacek Królik czy Jarosław Śmietana, a także możliwość wysłuchania koncertów w wykonaniu najwybitniejszych muzyków z Polski, ze świata, takich jak na przykład Jorge Cardoso z Hiszpanii czy Roberto Ausel z Argentyny.